Poezja zawitała do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. No już państwo się chyba bardzo nudzi, skoro postanowiliście poprosić seniorów o to, żeby pisali dla was wiersze. Skąd taki pomysł? Nie, to już jest trzeci konkurs w tym roku ogłoszony w ramach promocji programu Kawka, czyli likwidacja niskiej emisji na terenie Kędzierzyna-Koźla. Ja tylko przypomnę, że pierwszy konkurs dotyczył przygotowania reportażu na temat poprawy jakości powietrza w Kędzierzynie-Koźlu. Drugi konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich. Konkurs plastyczny. Konkurs plastyczny. A jeżeli chodzi o trzeci konkurs, planowaliśmy go już w styczniu tego roku. Konkurs skierowany do naszych seniorów z Kędzierzyna-Koźla. I polegało to na napisaniu wiersza o ekokawce. No piękne te wiersze, seniorzy się wykazali. Potem myślę, że dzisiaj, no to przede wszystkim seniorzy jeszcze dbają o poezję. Młodzi ludzie rzadziej, ale to się czasami zdarza. Natomiast to jest, jak rozumiem, forma propagowania w ogóle programu ograniczania emisji. To są takie formy promocji, które aktywizują mieszkańców, włączają ich do tej działań. Tak, no bardzo, bardzo włączają. Ja tylko z tego, co tutaj widzę, panie są z budynków świeżo przyłączonych do naszej sieci. Widać, że promocja i reklama programu Kawki zdaje egzamin. Czyli to nie jest tak, że tylko napisały wiersz, ale też wspólnota, w której mieszkają, sprzyłączyła się, czyli na przykład z pieców, typowych pieców kaflowych, teraz mają centralne ogrzewanie. Tak, mają centralne ogrzewanie i nie tylko przyłączenie, samo w sobie przyłączenie do naszej sieci, ale ja jeszcze tylko powiem, że w ramach programu Kawka MZEC otrzymuje dofinansowanie, dotacje na budowę sieci i zabudowę węzłów, ale także wspólnoty mieszkaniowe, lokatorzy otrzymują dofinansowanie na wykonanie instalacji wewnętrznej i likwidację pieców węglowych. Pięknie. Pani prezes, słyszymy ciągle o tym, że się teraz mają zmienić te warunki, że kończy się program Kawka, ale wy jeszcze z tego, co słyszałem, przyłączacie kolejne posesje. Tak, konkursów Kawki były dwa, pierwszy konkurs i drugi. W ramach pierwszego przyłączyliśmy 28 budynków. Drugi konkurs był o wiele bogatszy w przyłączenia, to było 46 budynków. Trzeciego konkursu nie będzie, ale to nie oznacza, że nie staramy się o dotacje i o samo wsparcie finansowe zewnętrzne budowy tych przyłączy i likwidację pieców. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach subregionu do Urzędu Marszałkowskiego 30 września. Oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. Na chwilę obecną przyłączamy 10 budynków do sieci. No to pięknie. Rozumiem, że to jest ta praca u podstaw, żeby ograniczyć emisję zanieczyszczeń i żeby po prostu poprawić jakość powietrza, które zanieczyszczamy też my sami, mieszkańcy, często. W Kędzierzynie-Koźlu i to głównie na tych osiedlach, gdzie jest największe zanieczyszczenie, gdzie tych budynków jeszcze jest sporo, które korzystają z takich źródeł ciepła jak piece węglowe, Pogorzelec i Śródmieście. Jeszcze jedno pytanie, czy będę się mylić, jeżeli powiem, że problem nie jest nawet w tym, że ktoś pali węglem, jeżeli to jest dobrej jakości węgiel. Problem jest, jeżeli to jest jakiś pył węglowy albo jeszcze co gorsza, inne śmieci, opony, plastiki. Tak, głównie o tego typu wsady, że tak powiem, do pieców węglowych, te, które nie powinny się tam znaleźć, są palone. No to w takim razie życzymy sobie, żeby były kolejne edycje programów z dofinansowaniem, żeby mieszkańcy mieli też motywację finansową i żeby było im łatwiej, bo to są duże koszty, nie ukrywajmy, żeby mogli jednak te piece wymieniać. Tak. I zachęcam do przyłączania się do naszej sieci ciepłowniczej i korzystania z ekologicznego ciepła. Miejsce trzecie zajął wiersz pod tytułem Sos Naturze, napisany przez panią Józefę Smurz. Poprosimy na środek. Drugie miejsce zajął wiersz pod tytułem Jestem ekokawka, napisany przez panią Rutę Permus. Zapraszam. Pierwsze miejsce zajął wiersz pod tytułem To nie była łatwa sprawka, w końcu jestem ekokawka, napisany przez panią Antoninę Łaźniowską. Zapraszamy.